Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Nieoliwa Niedziela. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak uprawia się groszki pachnące. Tę roślinę pamiętam z ogrodu mojego dziadka, jej niesamowity zapach i przeurocze kwiaty. Kiedy rozpoczęłam przygodę z kwiatami ciętymi, chciałam mieć je koniecznie w swoim ogrodzie. Niestety moje pierwsze próby były niezbyt udane. Teraz już wiem dlaczego i dzisiaj chciałam się podzielić z Wami informacjami, jak zapobiec niepowodzeniom. I jak zrobić tak, aby mieć mnóstwo pięknych i pięknie pachnących kwiatów. Zobaczcie, jak groszki będą wyglądać w czerwcu. Ja najbardziej żałuję, że nie mogę Wam przekazać tego, jak one niesamowicie pachną. Kiedy siejemy groszki? Groszki musimy siać odpowiednio wcześnie. W Anglii robią to nawet jesienią, ale w przypadku naszych zim niestety groszki nie przeżyją mrozów większych niż minus 5. Także my siejemy groszki w lutym, na początku marca. Dlaczego tak wcześnie? Bo muszą zbudować silny system korzeniowy. Są to rośliny, które wyrosną na 1,50 m, nawet 2 metry wysokości i dzięki dobrze zbudowanemu systemowi korzeniowemu będą w stanie pobierać składniki odżywcze, takie, które dadzą nam mnóstwo kwiatów i długie łodygi, które będą świetnie komponować się w bukietach. Jak praktycznie podejść do siewu? Ja robiłam to już wielokrotnie i dzisiaj chciałam się z Wami podzielić metodą, która działa najlepiej. Dla mnie, mam nadzieję, że też dla Was. Przede wszystkim ziemia. Ja kupuję ziemię do wysiewów. To jest ziemia pozbawiona wszelakich patogenów, pozbawiona nasion chwastów i dzięki temu te nasze maleństwa będą miały lepszy start w życie. Mieszam ją z perlitem, który spowoduje, że ziemia będzie lepiej napowietrzona i korzeniom będzie łatwiej penetrować w dół i łatwiej rozbudowywać ten bardzo ważny dla nas system korzeniowy. Co dalej? Nasiona. Nasiona groszków. Są to takie malutkie, brązowe kuleczki o dość twardej otoczce. Są różne teorie na temat tego, jak można je przygotować, żeby szybciej kiełkowały. Można je namoczyć przez 24 godziny w ciepłej wodzie. Są teorie o tym, że można je naciąć nożem, pocierać papierem ściernym. Próbowałam każdej z nich. Tak szczerze, nie warto. Szkoda tracić czasu. Zyskacie może jeden dzień, a jest szansa, że możecie zniszczyć nasiona. Także ja po prostu tego już nie robię i Wam także tego nie polecam. Dzisiaj przygotowałam nasiona zarówno namoczone, jak i suche, żeby pokazać Wam, że można to zrobić na dwa sposoby. I teraz w czym siejemy groszki? Bardzo ważne są doniczki. Chodzi o wysokość. Doniczki, w których ja najchętniej je sieję, są to doniczki 7x7 cm o wysokości 9 cm, ponieważ dzięki ich wysokości groszki będą mogły zbudować dobry system korzeniowy. Czasami w przypadku moich ulubionych odmian stosuję nawet tak duże doniczki o wysokości nawet 12 cm. W Anglii można kupić coś, co nazywa się root trainers i są to specjalne doniczki przygotowane do groszków pachnących. Przystępujemy do wysiewu. Zanim wypełnimy doniczki ziemią, musimy wymieszać tę naszą ziemię do wysiewów z perlitem. Ja mniej więcej na wiaderko ziemi stosuję około 2 szklanek perlitu. Mieszam je ręcznie. Taką ziemię możecie nawodnić od razu, dolewając wody i mieszając tak, aby była odpowiednio wilgotna. Albo możecie wsypać taką suchą mieszankę perlitu z ziemią i później po siewie doniczki nawodnić na tacy. Ja preferuję tę drugą metodę, każda jest dobra. Po prostu ta moja metoda, druga, jest moim zdaniem czystsza i mniej jest błota wokół. W momencie, kiedy wypełnię już doniczki ziemią, to zanim jeszcze wysieję groszki, piszę na etykiecie nazwę rośliny, żeby wiedzieć, co mam w danej doniczce. Używam takich plastikowych etykiet, żeby zmyć sobie te napisy. W następnym roku używam po prostu zmywacza do paznokci. Chodzi o to, aby nie generować zbyt wiele plastiku i używać tych, jak już mamy go, to żeby używać go rok po roku i nie zaśmiecać naszej planety. No i przystępujemy do siewu. Doniczce markerem robię 3 dziurki, oddalone od siebie odpowiednio. Mniej więcej na 2-3 cm głębokości i w te dziurki wrzucam nasiona. 3 sztuki na doniczkę. Przysypuję ziemią. Wsadzam etykietę.
nawadniam na tacy. Ja stosuję takie tace, które mają mniej więcej głębokość 4-5 cm. Wypełniam je wodą po całości i zostawiam groszki mniej więcej na godzinę, dwie. Zaraz po tym, gdy nasze groszki wysiejemy i nawodnimy, zabieramy je w ciepłe miejsce do domu. Tam będą sobie w spokoju kiełkować, ale gdy tylko wyjdą, musicie wystawić je na zewnątrz. Groszki na parapecie będą rosły fatalnie. Będą oczywiście bardzo długie, będą budowały zielone masę na górze, ale nam chodzi tak naprawdę o ten system korzeniowy i on najlepiej buduje się w chłodzie. Także gdy tylko zobaczycie pędy tej wysokości, wystawcie je na zewnątrz. Groszki zniosą temperatury do minus 4 stopni. Gdyby miało być chłodniej, to na noc zabierzcie je po prostu do domu. Ale cały dzień mają być w słońcu, dostawać mnóstwo światła i być w chłodzie. To może być szklarnia, foliak, taras, ale dajcie im dużo chłodu i dużo światła. Teraz przesuniemy się trochę w czasie. Wy już wysialiście swoje groszki, minęły 2-3 tygodnie i groszki wzeszły, wystawiliście je na zewnątrz i one powoli rosną. Jeszcze nie mam takiego etapu, żeby pokazać Wam, kiedy groszki się przycina, ale fajnie jest to zrobić, żeby mieć nieco bardziej rozkrzewione rośliny. Wyobraźcie sobie, że ten groszek byłby o tyle wyższy. Dopiero na tym etapie będziemy przycinać go nad drugą parą liści i dzięki temu nasze rośliny się rozkrzewią i będą miały jeszcze więcej kwiatów. Także oczami wyobraźni spróbujcie zrobić to razem ze mną, a na pewno możecie też wpaść do mnie za chwilę na Instagram i tam zobaczycie, jak robię to w czasie rzeczywistym. Groszki w szklarni będą sobie siedziały mniej więcej do końca marca, może do początku kwietnia, wszystko zależy od pogody. I wtedy przygotowuję ziemię w ogrodzie. I to jest bardzo ważne, bo mi wydawało się, że groszki niewiele potrzebują do szczęścia, tak jak groszki jadalne, co zupełnie nie jest prawdą. To są niesamowicie żarłoczne rośliny. One kochają obornik, nawóz, uwielbiają mieć mnóstwo pokarmu w glebie. Także ja ziemię pod groszki przygotowuję bardzo dokładnie. Wykopuję głęboki na mniej więcej 30-40 cm dołek i do niego dokładam obornika i nawozu. Przysypuję to wszystko ziemią i dopiero wtedy sadzę groszki. One sobie budując ten swój system korzeniowy, on będzie bardzo głęboko szedł w dół, dojdą sobie do tych wszystkich dobrych rzeczy na dole i jedząc to pyszne jedzonko będą wytwarzały mnóstwo pięknych kwiatów. Także przygotowanie gleby jest bardzo istotne i nie róbcie tego błędu, który ja robiłam na początku. W jakim miejscu lubią rosnąć groszki? Na pewno będzie to miejsce nasłonecznione. W moim ogrodzie sprawdziły się miejsca, w którym jest minimum 6 godzin słońca i to powodowało, że kwitły pięknie i pięknie się rozkrzewiały. Ważne jest także to, aby dać im odpowiednią podporę. Mogą to być kratki, mogą to być obeliski. One będą rosły do góry i Wy w trakcie, gdy będą się coraz bardziej pieły, będziecie musieli je podwiązywać, żeby w pewnym momencie, jak powieje jakiś mocniejszy wiatr, nie odgięło nam tego całego pnącza od podpory. Także ja mniej więcej raz w tygodniu przywiązuję po całej długości sznurkiem wszystkie pnącza, bo będzie ich obok siebie kilkanaście. Obwodzę to sznurkiem, żeby je tak do tej podpory dociągnąć. I tak co tydzień powtarzamy to samo zadanie. Bardzo ważne w przypadku groszków jest to, aby regularnie je ścinać. Chcecie je ścinać do wazonów i chcecie postawić sobie taki wazonik z bukiecikiem przy łóżku, bo gdy obudzicie się rano, ten zapach zostanie z Wami na zawsze i już nigdy nie będziecie chcieli mieć ogrodu bez groszków płatnących. Jeżeli zdarzy Wam się, że kwiaty przekwitają, to także je usuwajcie. Roślina, która nie jest w stanie zawiązać nasion, a z tych kwiatów powstaną takie strąki jak u groszków jadalnych z nasionami, ona wtedy ma takie poczucie, że nie zrobiła swojego zadania życiowego, nie wydała nasion. I wtedy kwitnie coraz bardziej, bardziej i bardziej. Także usuwanie przekwitów kwiatów czy ścinanie kwiatów powoduje, że cały czas pobudzamy ją do tego, aby kwitła jeszcze bardziej. Także pamiętajcie o tym, żeby mieć jak najwięcej kwiatów, jak najdłużej. Mam nadzieję, że moje porady oparte na moich własnych doświadczeniach pomogą Wam w tym, abyście mieli fantastyczne groszki pachnące we własnych ogrodach. Ja i mój groszek czekamy już na wiosnę i nie mogę doczekać się kwiatów. Wam życzę oczywiście fantastycznych zbiorów. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, bo już niedługo coraz więcej filmów na temat kwiatów cięte. Pozdrawiam.